Ojcze, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Tobie za kolejne dni szkoły. Dziękujemy Tobie, że Ty nam dajesz, Boże, rozumieć Twoje słowo takim, jak ono jest. Ojcze, jest tak, bo my tego chcemy. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty odpowiadasz na pragnienia nasze. Duchu Święty, my przyjmujemy Twoje słowo takie, jak ono jest w Twoim sercu. Duchu Święty, Ty mówisz do nas, Ty pokazujesz nam, w jaki sposób mamy rozumieć Ciebie. My odsuwamy od naszych umysłów, od naszych emocji, wszystko to, co w jakikolwiek sposób przeszkadza przyjmować Twoje słowo, jako Twoje słowo. W imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie, będziemy mówili przez te najbliższe dni już na temat przygotowania w pewnym sensie zrozumienia służby i zrozumienia też Kościoła, jakby funkcjonowania człowieka Bożego jako Bożego sługi. Ja wczoraj mówiłem o tym w Kościele w Warszawie. Mówiłem, że tato, czy to on mnie tu widzi, ta kamera? On cię tutaj bardzo dobrze widzi. Ona mnie widzi tam? Tak. Dobrze. Mówiłem o tym, w jakim celu my tutaj jesteśmy i w ogóle o co chodzi z nami. Wiecie, jak nasza służba, ona funkcjonuje w ten sposób, to jest służba pełnej Ewangelii, więc ona taka prawie kształtuje człowieka od początku do końca. A więc rozwijamy człowieka, budujemy człowieka, dbamy o to, aby każda dziedzina życia człowieka była w miejscu absolutnej sprawności, głosimy prosperity, a więc wierzymy w to, że jesteśmy tutaj na ziemi, możemy na ziemi osiągnąć absolutne szczęście i być ludźmi zaspokojeni pod każdym względem. Ale nasz cel pobytu tutaj na ziemi, no to nie jest bycie szczęśliwym. To nie jest bycie zaspokojonym. To nie jest bycie kompletnym. To wszystko ma służyć nam. Dlaczego? Do czego to ma służyć? Do tego, aby realizować Boży plan zbawienia świata. A więc my tutaj na tej ziemi mamy, jakby zostaliśmy na tej ziemi, aby służyć. My nie zostaliśmy na tej ziemi, żeby nam było fajnie. My nie zostaliśmy na tej ziemi, żeby rozwijać relacje. My nie zostaliśmy na tej ziemi, aby się ożenić, wyjść za mąż, mieć dzieci, być zdrowymi i wszystkie inne aspekty zrealizować. Nie, my nie po to tutaj. To nie po to tutaj jesteśmy. Bo jaki sens byłby tego? Gdybyśmy na ziemi mieli po to być. Ja wczoraj o tym głosiłem w Kościele, mnie to pionuje. Ja jestem bardzo pionowany w swoim życiu tym, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Ja w miejsce Chrystusa. To nie to, że ja tutaj jestem, bo w jakimś innym celu. Nie, ja tutaj jestem posłem Chrystusa. 24 godziny na dobę. Czy siem, czy śpię, czy się uszczęśliwiam, jestem ojcem, mężem, kimkolwiek. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Jak w ogóle, jak to ucieka, po co ja tu jestem, to ucieka wszystko. Ucieka wszystko. W moim życiu wszystko jest podporządkowane pod służbę. Najpierw jest służba. Jestem sługą Bożą. Potem jestem mężem, potem jestem ojcem, potem jestem dobrym człowiekiem, w ogóle. Potem. Wszystko później. Później. Dzisiaj akurat ja chcę od tego zacząć, chcę mówić o sercu sługi. Nie o tym, co ty musisz. Nie o tym, jak ty powinieneś. Tylko o tym, co jest w tobie włożone. Co w ciebie zostało włożone w momencie twojego duchowego odrodzenia. Co tam ci się wydarzyło w środku. I musisz to odnaleźć. Musisz odnaleźć serce sługi. Jak nie odnajdziesz serca sługi, to nigdy nie będziesz miał takiej przestrzeni, która cię będzie pionować w życiu. Będziesz zawsze się dziwił, a czemu tamto się nie wydarza, a czemu to się opóźnia i tak dalej. W ogóle sługa to wstaje rano i służy.
się mnie pyta o różne rzeczy. Bo on służy. Stał się służyć. List do Rzymian 6:22. Mówi tak, teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie służby Bogu. Macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Wyzwolenie od grzechu, dokładnie wczoraj tu cytowałem też. I oddanie służby Bogu. Ja jestem wyzwolony z grzechu, aby być oddanym służby Bogu. Ja nie jestem wyzwolony od grzechu dlatego, żeby dobrze żyć. Żeby lżej żyć. Żeby łatwiej żyć. Nie. Ja jestem wyzwolony z grzechu, aby służyć Bogu. Mam taki cel. I to musi być pionem w nas. Pionem. Rzymian 6:19 mówi tak, po ludzku mówię przez wzgląd na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku popełnieniu nieprawości, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. Po pierwsze, służba dotyczy całego życia. Nie ma takiego aspektu w twoim życiu, które jest wyjęte ze służby. Ludzie mówią często, ja jestem, taka jest moja służba i idę służyć. Chodzi o to, że wykonujesz jakieś czynności i mówisz, że to jest twoja służba, tak? No bo czy jesteś też w domu tym, kim jesteś w kościele? Czy jesteś apostołem w domu? Czy jesteś ewangelistą w domu? Czy jesteś w domu pasterzem, prorokiem? Bo jak nie jesteś, a jesteś nim poza domem, to coś jest z tobą nie w porządku. Ty nie znalazłeś serca sługi w sobie. Ty w ogóle to, ty oddzielasz coś. To jest tak samo jak jeśli ty inaczej się zwracasz. Na przykład, to jest takie znamienne w małżeństwach. Uczy się ludzi o wierze. Ludzie myślą, że język wiary to jest język, który dotyczy wszystkich dziedzin oprócz małżeństwa. Że w małżeństwie nie mówimy w wierze. My do siebie nie mówimy w wierze. Nie, do siebie nie. To jest znamienne w kościele, w małżeństwach. Ja kiedyś powiedziałem do mojej żony kochanej, mówię, wiesz, albo będziemy mówili w wierze, albo nie będziemy się do siebie odzywać. Będziemy milczeć w święty sposób. Albo się nauczymy mówić do siebie w wierze, w domu. Albo nauczymy się mówić w wierze, o praniu gaci. Albo nie będziemy mówić. Bo inaczej jesteśmy hipokrytami. Bo jeżeli my nie mówimy do siebie w wierze, to my na pewno nie jesteśmy ludźmi ruchu wiary. Na pewno nie. Na pewno nie. Mamy po prostu błąd w sobie. Jesteśmy w jakimś grzechu. Jeżeli też nie jesteś człowiekiem służby poza kościołem, czyli ty nie rozpoznałeś serca sługi jako rzeczy podstawowej w tobie. Takie. To masz jakiś błąd. Jakiś błąd. Ten werset Rzymian 6:19 mówi ciekawą rzecz, że po ludzku mówię, Paweł mówi, łopatologicznie do was mówię teraz. Łopatologicznie. Przez wzgląd na słabość waszego ciała. I tutaj to jest greckie słowo soma. Przez wzgląd na problem z waszym soma. Czyli jesteście, macie ta wasza fizyczność. Wasza fizyczność nie jest okiełznana przez ducha. W ogóle konstruujecie poglądy na poziomie fizyczności. Rozumiesz, o co chodzi? Na poziomie fizyczności.
Jakby reagujecie tak, jak ciało wam mówi. Ktoś was kopnie w tyłek, odczuwacie ból tyłka, w związku z tym rysujecie obraz zjawiska na podstawie bólu tyłka. Po prostu boli was tyłek. Rozumiecie? Tak reagujecie, nie reagujecie na poziomie prawdy. No i Paweł mówi, ale mówię, dlatego tacy jesteście. Więc do was mówię na tym poziomie. I mówię, tak samo, jak składaliście członki wasze, czyli te części ciała, oczy, uszy, ręce, nogi, na służbę nieprawości, czyli z takim samym zaangażowaniem, jak szedłeś na imprezę, musisz iść na ewangelizację. Z takim samym zaangażowaniem, jak szedłeś na zakupy, musisz łożyć pieniądze na kościół. Z takim samym zaangażowaniem, rozumiesz? Jak dbałeś o siebie, aby się podobać sobie i innym, masz dbać o siebie w tej chwili, tak? Aby należycie mnie prezentować. Pod każdym względem, z taką samą energią, pasją. Jeśli miałeś jakieś hobby i byłeś pasjonatem, to teraz ta sama fizyczna pasja musi towarzyszyć twojemu szerzeniu królestwa. Nie inna. Nie inna. Rozumiesz? Jak mógłbyś iść na imprezę i drinkować do trzeciej, a rano wstać i iść do pracy, to z takim samym zaangażowaniem idziesz na modlitwę wstawniczą i modlisz się do trzeciej. Do trzeciej. Nie mówisz, kiedy skończymy. Bo jak siedziałeś w pubie, to nie pytałeś się kolegów, kiedy skończymy. Tylko piłeś sobie do trzeciej. A rano szedłeś do pracy. Na kasu. Zmęczony. To idź po modlitwie wstawienniczej. Do pracy, zmęczony. Idź. Czego się boisz? Ale to nie jest zmęczenie. Co to jest? Nie jest to zmęczenie. Ale fizycznie będzie zmęczenie. 3 godziny spania, czy jest się w świecie, czy jest się w kościele, to jest 3 godziny spania. Zawsze. To jest fizyczne ciało. To jest normalne zmęczenie. Ja jestem normalnie fizycznie zmęczony, dlatego, że ja długo się modlę, długo przebywam z ludźmi. Jestem fizycznie zmęczony. Normalnie jestem zmęczony fizycznie. I w ogóle nie ma w tym nic dziwnego, bo dlaczego mam nie być zmęczony? Skoro się eksploatuję. Jeśli w środę jeździmy na ewangelizację o 7 rano na przykład. Wtedy, kiedy ludzie idą do pracy. I ostatnią rzeczą, którą się spodziewają, to jest to, że natknął się na grupę ewangelistów pod ich biurowcem. Rozumiecie? Przecież ja patrzę w ogóle, te ludzkie twarze o 7 rano, to jest w ogóle niepowtarzalny, w ogóle wiesz, rozumiesz? Gość wysiada z autobusu o 7 z neseserkiem i nagle staje przed nim ktoś i mówi, czy już dzisiaj podziękowałeś za to, że tu przyje? Człowieku, jemu mało neseser nie wypada z ręki. No wszystko, ale nie o 7. Rozumiesz? Teraz się wbijemy za 2 tygodnie w garnitury, pójdziemy pod największe jakby taki zespół korporacji w Warszawie. Tak, pod Mordor pójdziemy głosić. Na Domanieckie. Dopiero się zdziwią białe kołnierzyki. Nie? Ostatnią rzeczą, którą będą się spodziewali, to to, że rano przed wejściem do swojego kołchozu usłyszą, że istnieje łaska i inne życie. Czy to mnie męczy? Jasne. Jasne. Bo jestem człowiekiem. Ale co mam w środku? Mam serce sługi. Robię to. Robię to dlatego, bo to jest moje powołanie do życia na ziemi. Mam szerzyć królestwo. Z taką samą pasją, jak kiedyś szerzyłem królestwo diabła. Tak jak kiedyś kradłem, planowałem napady, organizowałem grupę przestępczą, tak teraz z tą samą pasją
planuje działania Boże, organizuje Kościół. Z taką samą pasją. Nie z inną. Ktoś często mówi, Panie, ja potrzebuję inspiracji. A ja mówię, Ty musisz odnaleźć serce sługi w sobie. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz, bo jak to zrozumiecie, to nie będziecie szukać czegoś, czego może nie znajdziecie w życiu nigdy. Wielu chrześcijan szuka pewnego napędu. I go nie ma, tego napędu. A oni się dalej modlą i spinają, żeby ten napęd był. Bo myślą sobie, że czasem jak im się coś zdarzyło, na przykład zdarzyło im się to, że Duch Święty gdzieś w jakiś niesamowity sposób ich dotknął i oni nabrali pełnej euforii do czegoś. To myślą, że tak będzie zawsze. Tak nie będzie zawsze. Serce sługi natomiast powoduje, że ty wstaniesz rano i będziesz postępował zgodnie z pasją, której jesteś wyznawcą. I nieważne, czy będziesz zmęczony, nieważne, czy będziesz odczuwał zniechęcenie, zawsze to, często ludzie przychodzą, wiesz, taki jestem zniechęcony, ja mówię, to jest twoja psychika. Twoja psychika to jest i twoje ciało to jest. Zmień dietę, zacznij treningi, rozpocznij suplementację, rozpocznij ruch wiary, zacznij mówić prawidłowo w wierze, zacznij brać autorytet nad myślami. Zobaczysz, bardzo szybko zrozumiesz, że nie istnieje coś takiego jak wypalenie chrześcijańskie. Takiego czegoś nie ma. Jest zmęczenie psychiczne i fizyczne. Rozumiecie mnie, ludzie? Takich rzeczy nie ma jak wypalenie chrześcijańskie. To jest w ogóle enigma. Enigma. To jak w świecie byłeś i w ogóle byłeś zmęczony psychicznie i fizycznie i nie chciało ci się żyć. Rozumiesz, o co chodzi? Tak się dzieje, kiedy jesteś narodzonym z Bożego Ducha. Człowiekiem też ci się nie chce. Tylko kiedyś ci się nie chciało czegoś innego, ci się nie chce służyć. Nie chce ci się. To jest takie proste. To jest normalna rzecz. No w ogóle. Natomiast odkrywając serce sługi w sobie, ja wiem, że ja nie mam na ziemi nic do zrobienia oprócz bycia sługą Bożym. Więc ja nie mam innego życia. Serce sługi to jest, ja nie mam innego życia. Nie mam życia innego. Nie posiadam go. To jest takie wyzerowanie z siebie w ogóle wszystkiego pod tytułem mam jakieś inne życie. Mogę żyć inaczej. Nie możesz, bo nie masz jak. Żeby żyć inaczej, trzeba się zaprzeć samego siebie. Trzeba zaprzeć się swojej nowej natury. Trzeba zaprzeć się tego, że jest się na tej ziemi, aby szerzyć królestwo. Skoro ja w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję, tak? To ja nie mam nic innego do roboty na ziemi. Tylko w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. 24 godziny na dobę. W domu, na ulicy, w pracy. Robiąc rzeczy wielkie i rzeczy małe. Piorąc bluzkę, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Robię to tak, jakbym prał bluzkę samemu Chrystusowi. Bo będę właśnie w niej jutro chodził. I robię to z taką pasją. Robię to z taką energią. Cokolwiek. Zakładam biznes, kończę studia. Rozumiecie? Cokolwiek. Cokolwiek. Nie ma. Serce sługi eliminuje wszystkie inne w ogóle mentalności. Służba dotyczy całości ciebie, całości twojego życia, całości. Księga Hioba 7:1 mówi tak. Księga Hioba 7:1. Czy życie człowieka nie jest twardą służbą na ziemi? A jego dni nie są jak dni najemnika. Stary Hiob już miał to objawienie. Że życie człowieka jest twardą służbą na ziemi. Twarda to mowa. Hiob! W ogóle, jak będziecie chcieli wyłapać pierwsze objawienia Chrystusowe, to Hioba poczytajcie. On tam wali takie teksty, że w Starym Testamencie nikt nie wali takich tekstów. On wali teksty pod tytułem Wstaw się za mną, przede mną. Wstaw się za mną, sam przed sobą.
człowieku. Przez mesjaństwo rozpoznaje. I on łapie, że w ogóle jest Mesjasz. On nie umie tego nazwać jeszcze, bo jego słów brakuje. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ktoś się stawi przed tobą, za mną przed tobą, jak nie ty sam. No w ogóle, wiesz, to chodzi. I on takie ma jazdy, wiesz, nie? Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Wersety od 52 do 56. Że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to jej Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować, i poszli do innej wioski. Najważniejsze jest 55 i 6. Obróciwszy się, zgromił ich, rzekł: Czy nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Albo jest Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać duszy ludzkie, ale je zachować. Taki jest Syn Człowieczy. Kiedy rozpoznajesz sobie serce sługi, to pierwszą rzeczą, którą zaczynasz widzieć, bo to jest główny atrybut serca sługi. Po tym się rozpoznaje. Że nie chcesz zatracać człowieka, lecz zachować człowieka. Serce sługi to serce, które nie chce zatracić człowieka, ale zachować człowieka. Rozumiecie? Ja długo rozpoznawałem sobie serce sługi. Serce sługi w tobie to jest serce Jezusa. Jego mentalność to nie jest chęć zatracenia człowieka, ale chęć zachowania człowieka. Spójrz w te miejsce. Wszystko, co temu przeczy, to jest coś innego. To coś innego. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. Od 25 do 28. Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: Wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, niech stanie się sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą waszym. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał swoje życie na okupco wielu. Wiecie, to słowo użyte tutaj jako sługa, to jest greckie słowo, które się wyraża zwrotem minister. Po grecku sługa to minister. A pierwszy sługa to premier. Jezus mówi tak. Kto chciałby być pierwszy, niech będzie sługą. To jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, chęć bycia pierwszym jest dobra. Chęć przewodzenia innym jest dobrą chęcią. Chęć bycia pierwszym jest dobrą chęcią. To w tym chorym systemie mówi się o tak zwanej pokorze chrześcijańskiej i się przez to bardzo źle rozumie pojęcie pokory.
Ale bycie pierwszym stawia człowieka automatycznie w miejscu, które Bóg rozumie w taki sposób. Chcesz być pierwszym? Zacznij służyć. Albo inaczej. Chcesz być pierwszym? Będziesz służył. Chcesz być ministrem? Chcesz być premierem? Dobrze. W takim razie będziesz służył i bardzo służył. Im bardziej chcesz być z przodu, tym większym sługą się będziesz stawał. Oto proces nieba. I teraz posłuchaj bardzo ważną zasadę duchową. Bycie sługą podniesie cię do rangi lidera. Jeżeli rozpoznasz w sobie serce sługi, to ciebie zacznie automatyczny sposób wprowadzać w miejsce przewodzenia. To cię tam pociągnie. Zobacz, jakie ważne jest rozpoznanie serca sługi. Rozpoznając sobie serce sługi, zaczniesz być prowadzony w miejsce liderstwa, bycia przywódcą, bycia na przodzie, bycia dla ludzi autorytetem. Ale to serce sługi cię tam zaprowadzi. Bycie sługą wypchnie cię na czoło społeczeństwa. To cię tam wypchnie. Mentalność sługi wypchnie cię do przodu. Oto cię wywali jak w procy. Ja wiem, gdzie mnie to wywaliło. Rozumiecie? My teraz byliśmy na tym spotkaniu, my robiliśmy spotkanie tutaj, to było literskie spotkanie tutaj zespołu. I zaczęliśmy od tego, że rozmawialiśmy. Poproszę, żeby ludzie siebie opisali. Ja zacząłem. Ja powiedziałem, ja mam osobowość przywódczą i wyrażam się tylko jako przywódca. Wszędzie. W domu, na ulicy. Dlaczego? Bo ja nie umiem inaczej. Jestem na to skazany. Ja nie umiem. Takie jest moje powołanie. Ja od dziecka tak robiłem. Od dziecka. Od kiedy wyrosłem od ziemi trochę, zacząłem mieć kolegów. Mam 4 lata, 5, u babci na podwórku. To ja wszystko organizowałem. Wszystkie zabawy. Ja wszystkich mianowałem. Ja dziś, ja pamiętam to jak dzisiaj, miałem 6 lat. Oni stali wszyscy przede mną w szeregu. Oni mieli stopnie ponadawane. Oni mieli instruktaż. Ja do dziś to pamiętam. 6 lat. Przedszkolna klasa. Ja miałem taką ciupagę. Z tą ciupagą wychodziłem na podwórko. I oni już tam stali. I oni mnie wszyscy kochali. Ja organizowałem zabawy. To ja pokazywałem, jak się z kartonów robi telewizory. Jak się wchodzi do środka, jedna osoba wpływała do środka, inni siedzieli, oglądali, proszę ciebie, ta gadała w środku. Wszyscy się cieszyli, że oglądamy telewizję. Wszystko były moje pomysły. Od początku tak było. Ja się tak wyraziłem. Ja się nie umiem inaczej wyrazić. Ja mało się pytam o radę kogoś, bo ja zazwyczaj nie potrzebuję rady. Ja mówię, to jest pycha. To nie jest pycha. To nie pycha. To taka forma życia. Bo nie umiem inaczej. To nie jest... A ja bardzo potrzebuję fachowców wokół siebie, ludzi, którzy w ogóle wiedzą więcej niż ja i od nich czerpię. Tylko decyzję podejmuję ja na końcu, bo do tego jestem powołany. No taka konstrukcja. No takie coś. Jeden śpiewa, drugi tańczy, trzeci recytuje wiersze, czwarty robi biznes, tak, a piąty przywódcą został. No i kurczę, no i to nie czyni go lepszym, ani gorszym. Czyni mnie to odpowiedzialnym za wysoką formę służby. Mam tym służyć ludziom. Tym mam służyć. Bo to mnie, serce sługi wprowadziło mnie w miejsce bycia liderem.
I to spowodowało we mnie potężną odpowiedzialność. Bo mam to, co mam, żeby służyć. Głębia rozpoznania w sobie serca sługi w takie właśnie miejsce cię wprowadzi. Dalej Jezus tutaj pokazuje, żeby nie brać przykładu z przywódców tego świata. Mówi, to nie jest tak jak w świecie, mówi dzieciaki. Że ten, kto jest przywódcą w świecie, to jest tym, który wszystkich ludzi owija sobie wokół palca dla własnych celów. Nie tak ma być między wami, mówi. Gdy rozpoznajesz sobie serce sługi, to przede wszystkim, tak jak powiedziałem, pojawia się w tobie coraz większe pragnienie nie zatracania człowieka, lecz zachowania człowieka, a następnie, tak, pojawia się w tobie przestrzeń, że nie potrzebujesz, aby ktoś ci służył. Serce sługi nie oczekuje, że ktoś mu będzie służył. To ono rwie się do służby. To ono chce usługiwać. To ono klęka przy nogach i mówi, chce ci umyć nogi, a nie wyciąga swoje nogi, mówi, umyj mi. Serce sługi samo myje sobie nogi i idzie do innych, aby im nogi umyć. To robi serce sługi. Rozumiesz, to jest mega ważne. Serce sługi tak działa. I to trzeba rozpoznać sobie. I to coś, to cię wypchnie w miejsce bycia pierwszym. Rozumiecie? Drugi list do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza. Dwa, cztery, pięć. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. Totalne oddzielenie. Serce sługi. To serce oddzielone do służenia. Ono krzyczy, że ja nie chcę nic. Nie chcę nic od nikogo. A chcę dać. A w tym się trzeba ćwiczyć. Parametry serca sługi, które dalej sobie możesz krok po kroku rozpoznawać. Serce sługi powoduje, że wzrasta w tobie pewnego rodzaju możliwość poświęcania się. Poświęcanie się zaczyna być dla ciebie coraz bardziej normalną sprawą. Daje siebie i nie marudzę. Po drugie, decyzyjność. Serce sługi decyduje. Ono nie jest związane z tym, że następuje jakiś taki emocjonalny impuls. Ono decyduje o służeniu. Nie służy dlatego, że jest słabe. Jestem bardzo silnym psychicznym człowiekiem. Nie służy dlatego, że potrzebuje się dowartościować. Ja decyduję, żeby służyć. Po trzecie, wzrasta odwaga. Człowiek, który rozpoznaje serce sługi w sobie, zaczyna coraz odważniej wchodzić w komunikaty wobec innych ludzi, jeżeli chodzi o usługę dla nich. Ja nawet taką mam, dzisiaj to już się tam sam z tego śmieję, ktoś do mnie dzwoni. Ja mówię, Artur Zroński z tej strony, w czym mogę pomóc?
To jest moja odpowiedź zasadniczo do ludzi. Jak ktoś tam, jakiś jest numer nieznany, czy ktoś tam wiecie. Nie. Rozumiecie? Po czwarte, to jest wytrwałość. Serce sługi, ono powoduje, że staje się coraz bardziej wytrwałe w tym, aby iść i służyć na rzecz Królestwa. Wierność. Kolejny element. Wiesz, co robisz. Wiesz, że to jest słuszne. I nie wycofujesz się dlatego, bo masz słabszy czas. Sługa się nie wycofuje, bo masz słabszy czas. Rozumiecie? Dalej to jest posłuszeństwo. Sługa patrzy na drugiego człowieka. I on, powiem inaczej, patrzy na Boga i rozpoznaje potrzeby drugiego człowieka. I jest wierny w tym, posłuszny. Realizuje to. On nie robi czegokolwiek. On realizuje to, co należy. Odbiera dyrektywy. I służy. Następnie to jest rozwój. Sługa to człowiek rozwoju. Nie pozostaje w miejscu, w którym mówi, wystarczy, że mam to, co mam. Nie. Chce być lepszy. Chce być silniejszy. Chce być większy. Im jest większy i silniejszy, tym jego służba będzie skuteczniejsza i mocniejsza. Nowatorstwo. Kolejna rzecz. To twórca. Twórca. On eksperymentuje trochę, ponieważ wie, że wielokrotnie to, co się dzieje wokół, w ogóle nie zadaje prawidłowych pytań. Często do mnie ludzie przychodzą. Oni mnie pytają o coś. Po 5 minutach rozmowy już obydwoje wiemy, że w ogóle nie o to mu chodzi temu człowiekowi. On przyszedł do mnie z czymś dziwnym. Przyszedł do mnie i mi powiedział coś dziwnego. Po paru minutach dowiadujemy się, że w ogóle nie chciał tego powiedzieć, że znowu ja nie wiem, co to się przede mną. Czemu? Przecież mi w ogóle nie o to chodzi. Ja mówię, no wiem, że się nie o to chodzi. Nowatorstwo. To bardzo ważna rzecz, która się rodzi w sercu sługi. Zaczynasz kreować. Kreować. Żeby być skuteczniejszym. Następna rzecz to jest radykalizm w prawdzie. Sługa to jest fanatyk prawdy. Serce sługi to fanatyk prawdy i to wszędzie tak będzie. W każdej relacji, w każdym kontakcie. Dalej, miękkość w kontaktach. Im bardziej kierujesz się w służbę, tym jesteś bardziej miękki. Miękki to nie znaczy niezdecydowany, to nie znaczy rozmemłany, to nie znaczy, że w ogóle ty nie wiesz, o co ci chodzi. Nie. Ale coraz lepiej potrafisz podejść bardzo blisko. Coraz lepiej. Coraz mniej ci przeszkadza w drugim człowieku na przykład. Bo wiecie, dlaczego ci nie podchodzi blisko? Albo się boisz, albo coś ci przeszkadza. Albo nie czujesz się wartościowy zbyt, albo kompetentny. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o parametry serca sługi, to wolność w relacjach. Im bardziej rozwijasz sobie serce sługi, tym bardziej jesteś tak naprawdę wyluzowany w relacjach z ludźmi. Bo ty wiesz, z czym przychodzisz. Rozumiesz? To ty masz atut w ręku. To ty przychodzisz z sercem sługi. Nie przychodzisz, żeby coś wyrwać od kogoś. Przychodzisz, żeby coś dać. A więc jesteś ludźmi. Jesteś królem, który przychodzi z darem. Rozumiesz? Jak wygląda realne funkcjonowanie sługi? Człowieka, który rozpozna w sobie serce sługi. Jest to zorientowanie na Boga. Bardzo silne, coraz silniejsze zorientowanie na Boga. Sługa to człowiek, który daje Bogu coraz większy dostęp. To człowiek, który mówi, Panie Boże, ja zgadzam się na to, żebyś używał mnie we wszystkim. I to jest szczere z jego strony. Wielu ludzi na przykład przychodzi i mówi, ja zgadzam się, żebyś mnie używał. No, z praktyki wiem,
że masa tych ludzi w ogóle nie rusza się. Nie rusza się. I mówią, no Pan mnie nie używa. Nie. Nie byłeś w tym szczery. Ty byś chciał, żeby On Cię użył na swoich warunkach. Rozumiesz? Serce sługi nie ma na moich warunkach. Rozumiecie? Nie ma. Serce sługi to nie ma na moich warunkach. A więc zorientowanie na Boga, które przede wszystkim definiuje się taką deklaracją dostępności. Oczywiście przebywanie z Bogiem, szeroko pojęte. I oczywiście decyzja o ostatecznym autorytecie Bożych wskazówek, czyli jeżeli człowiek sługa Boży odbiera od Boga te wskazówki, no to on je realizuje. On dla niego nie ma, że ich nie zrealizuje. Co jest następną rzeczą w życiu sługi bardzo ważną? To jest czystość umysłu. Sługa to musi być człowiek czystego umysłu, dbający o to, aby jego myśli funkcjonowały w sposób prawidłowy. Zatem zdrowie duszy jak najbardziej jest tutaj pożądane. Następnie selekcja kontaktów i relacji. Sługa to nie jest człowiek, który się zadaje z każdym i chodzi wszędzie. Nie. On selekcjonuje. On wie, że on nie znalazł swojego serca na śmietniku. Nie rzuca pereł przed wieprzem. To, że jest się sługą, to nie oznacza, że się rzuca pereł przed wieprzem. Ja patrzę, że ktoś nie chce mojej usługi, to się odwijam napięcie i idę dalej. Rozumiecie? Bo stoi przede mną ktoś w duchu wieprza. I tyle. Jak ja przychodzę z sercem sługi, a ktoś tego nie chce, to to duch wieprza. Rozumiecie? A ja nie będę mu pereł rzucał. Dalej. To współpraca oparta na przyjaźni. Bardzo ważną rzeczą jest budowanie przyjaźni. Słudzy potrzebują tego. Im bardziej będziesz służył, tym bardziej będziesz potrzebował przyjaciół. A problem polega na tym, że im bardziej będziesz wypychany do przodu poprzez Twoją służbę, poprzez Twoje deklaracje służby, bycie sługą, że stając się przywódcą w różnych dziedzinach, no te przyjaźnie będą trudniejsze. Trudniejsze. Czy bardzo mnie ujęła wypowiedź Ryszarda w Wieserce, który powiedział: wiem, że trudno przyjaźnić się z królem. Trudno. Ale sługa to człowiek, który potrzebuje przyjaciół. Dalej, życie sługi to odporność na lęk przed stratą. Sługa musi zrozumieć, że strata w jego życiu nie może przyprowadzać tylko do lęku. Jeżeli służysz, to nie boisz się, że coś stracisz. Musisz to zwalczyć, wystąpić przeciwko temu, że ktoś ci zabierze życie, czas. Często w małżeństwach takie rzeczy się dzieją. Przez małżeństwo wierzących ludzi zaczynają iść w służbę. A nie potrafią sobie poradzić z różnymi rzeczami między sobą. I podprogowo obwiniają Kościół i służbę. Po prostu. Gdybyś była bardziej zaangażowana we mnie, to by było inaczej. Gdybyś był bardziej zaangażowany we mnie, to by było inaczej. To jest oskarżenie służby. Rozumiecie? To jest oskarżenie. A tu po prostu trzeba sobie ułożyć małżeństwo do służby. A nie służbę do małżeństwa. Bo służba pochodzi z nieba, a małżeństwo z ziemi. Taka sytuacja. Tak jak trzeba ciało ułożyć do ducha, a nie ducha do ciała. Bo ciało pochodzi z ziemi, a duch z nieba. To bardzo ważne.
Jeżeli sobie wierzący ludzie ułożą odpowiednio wszystko, to nic im się nigdy nie sypnie. Będą mieli szczęśliwe małżeństwa, dobre domy i niczego nigdy nie stracą. A nie mogą się bać, że stracą. Jak się będą bali, że stracą, to zgadnijcie, co się stanie. Stracą, bo przyjdzie na grzesznika to, czego się obawia. Bardzo proste. To są zasady duchowe. Kto swoją duszę, swoją duszę się zawsze, ten ją odzyska. Odporność na najlepsze straty. Następnie, życie sługi to dostępność dla ludzi. To sługa to nie jest człowiek, który się separuje. Następnie to jest brak stronniczości. Sługa to nie jest człowiek, który ma wzgląd na osobę. Służysz, a to nie oznacza, że jest wzgląd na osobę. Nie możesz. Bo to cię zniszczy. To cię ustawi w miejscu jakiegoś kompromisu. To było to jeszcze wcześniejsze, nie obiektywizm, tylko to... Dostępność dla ludzi. Dostępność dla ludzi. Dzięki. Dalej, to jest niebranie pod uwagę jakości człowieka. To jest bardzo ważna rzecz. Jakość człowieka nie może być wymiernikiem tego, że się idzie w usługę dla niego, czy się nie idzie w usługę. To nie tak. Czyli nie selekcjonujemy sobie. Nie selekcjonujemy, nie wolno selekcjonować. Nie wolno selekcjonować, bo to jest serce. To jest serce sługi. Tak? Jak się ratuje, patrz, jakbyś ratował komuś życie na ulicy. Wszedłbyś sobie, nie wiem, gość padł pod samochód, podchodzisz, zaczynasz modlić się, gromić diabła, robisz reanimację. Czy ty wcześniej się pytasz, co on osiągnął w życiu? Nie wyciągasz mu telefonu, nie dzwonisz do jego znajomych i się nie pytasz, przepraszam bardzo, kim jest ten człowiek, co on osiągnął, jaka jest jego jakość? Nie. Widzisz, gościa pieprzą samochód, trzeba go ratować, tak? A dlaczego, jak idziesz usługiwać drugiemu człowiekowi, to patrz, jaka jest jego jakość? Dlaczego? Co cię skłania? Rozumiesz? To świat tak myśli. To świat, nie Bóg. Bóg nas... Dlatego dla mnie jest bardzo ważne, żebyście to w sobie mogli rozpoznać. Bo to nie jest w ogóle zestaw zasad. Nie. Życie sługi to zgoda na każdy rodzaj warunków życia. Sługa zgadza się na każdy rodzaj warunków życia. To nie znaczy, że ty masz nie korzystać z tego, co Bóg zrobił dla ciebie w Chrystusie, nie? Ale zgoda na każdy rodzaj warunków życia. Nie ustawiasz sobie warunków życia pod służbę. Rozumiesz? Po prostu służysz. Może być raz trudniej, raz łatwiej. My podjęliśmy teraz decyzję z Agatą, że tydzień pracujemy, tydzień jesteśmy w domu i tylko w niedzielę przyjeżdżamy na nabożeństwo. Ale co to znaczy, że tydzień pracujemy? To znaczy, że się nie widzimy na przykład tydzień. Ja pracuję w kościele. Nie wracam do domu na nocę. Proszę. Życie sługi dalej to świadomość wojny. Sługa nie ma mentalności takiej, ok, jest dobrze, to służy. Jest trudno, przeczekam. Paweł mówi do Tymoteusza, służ w czas dobry i w czas zły. A dokładnie jest napisane w czas i w nie w czas. Tak jest z rodziną. W czas, służ w czas. Służ wtedy, kiedy jest czas i służ, jak nawet nie ma czasu. Paweł do niego. W ogóle weź służ Tymoteuszu. Sam czas. Dalej. W życiu sługi musi przejawiać się natychmiastowa pokuta. Szybkość pokuty. To jest perfekcjonista w pokucie. Sługa to nie jest człowiek, który w ogóle rozmyśla nad tym,
że ktoś go zranił, albo pozostaje w jakiejś formie grzechu jeszcze przez chwilę. Nie. Kiedy do niego to dociera, to bierze tyłek w troki i zabiera się do roboty. I dalej, ostatnia rzecz to jest pracowitość. Sługa Boży to człowiek pracy. Człowiek pracowity. Pracowity. Słuchajcie, dla człowieka, jak ty odkryjesz sobie serce służby, serce sługi, to tak. Na dzień dobry zapomnisz, że pójdziesz na emeryturę. Znaczy, pokażę takie praktyczne rzeczy, zapomnisz. Ty w ogóle nie będziesz myślał, że kiedyś, że kiedyś. Ty masz iść na emeryturę, powiesz, że wchodzi w pracę swoją fizyczną. Tak, to wiem bardzo. Nigdy nie pójdziesz na emeryturę jako sługa. Będziesz służył Bogu do końca. Rozumiesz? Ja patrzę, są tacy mężowie Boży, lubię ich oglądać sobie. Na przykład Morisa Cerulo lubię sobie oglądać. 85 lat. I razem ze swoją 80-paroletnią żoną na kolejną krucjatę przejdę. 8,5 dyszki do Afryki. Albo do Ameryki Południowej. Tak? Już to do diabeł chciał załatwić, jakimś zawałem. Wyszedł, ogarnął się, otrząsnął 8,5 dych i facet. Rozumiesz? Krucjata. Bo nie idzie głosić. Bo on jest ewangelista, prorok, on nie ma czasu na to, żeby leżeć. Ja to rozumiem. Rozumiesz? To jest serce sługi. W ogóle po co Morris Cerullo gdzieś jedzie na jakąś krucjatę? Ma 8,5 dych. Ustawiony finansowo, wszystko załatwione. Rozumiesz, że to będzie luzik, guzik. Człowieku, tyle lat w służbie, bo z 50 tam, czy z 60 lat w służbie cały czas, rozumiesz? Kurczę, dlaczego to robi? No, bo co, bo nie ma co robić? Nie umie inaczej. Nie umie inaczej! Bo takie ma serce. Tak jak ja nie umiem nie być przywódcą. Ja nie umiem, to jest taka ułomność moja. Ja się nie nadaje, jak się nie idę tam zarządzał. Rozumiesz, o co chodzi? No i co z tym zrobić? No kurczę, albo mnie ktoś nie chce, albo mnie ktoś zechce. Ale ja nie umiem inaczej. Ja naprawdę pokornie przychodzę i mówię, no ale co ci mam powiedzieć? No kurczę. Kiedyś do Agaty mówię, Agatka, mnie słowo honoru ci daje, że na pewno jednej rzeczy nigdy nie zrobimy w domu. Nie usiądziemy przy tym stole, nie będziemy marudzić na gnieździe w życiu. Nie rozpłaczę ci się w rękę i nie powiem, Agata nie daje rady. Słowo honoru. Bo nie umiem. Ja się do tego nie nadaję. Ja nie mam takiego czegoś w sobie, takiego modułu. Mam taki wybrakowany jestem. Nie mam. Ale ja nie mówię, że źle, że ktoś ma. Bo do mnie przychodzą ludzie i do mnie mówią, że im nie idzie, a ja im pomagam, ja im służę w tym, tak? Kurczę. Ale ja nie mam takiego modułu. Chodzę z Bogiem prawie 19 lat, i na jeden moment nie zastanowiłem się w swoim życiu, czy to ma sens, co ja robię. Nie miałem trudnego dnia, nie chciałem się wycofać, nie siedziałem nigdy, nigdy przed Bogiem i nie narzekałem na mój los. Nigdy. Nigdy nie zadałem pytania, bo Boże, dlaczego? Kiedy pamiętam, się strasznie rozchorowałem, miałem prawie 40 stopni gorączki. Tak? Ja w ogóle, ja nie wsiadłem i mówię, Boże, dlaczego masz 40 stopni gorączki? Ja taki chodziłem, pamiętam wtedy taki. Poszedłem do pokoju, zmierzyłem sobie gorączkę. Miałem 39,8 czy 9, już nie pamiętam, prawie 4 dychy. Mówię, okej. Okay. Mówię, która godzina, jednym okiem patrzę, bo na dwie mi się rozchodził zegar. Patrzyłem jednym okiem, mówię tak. Mówię, diable, godzinę czasu ci daję i kreska ma spaść. I siedziałem tak do rana. Co godzinę mierzyłem temperaturę, gromiłem diabła przez tą godzinę i spadało mi po kresce. Rano byłem tak wykończony, że poszedłem spać. Obudziłem się, byłem zdrowy. Rozumiecie, o co chodzi? Ale nie, w ogóle, ja nie znam takiego modułu, panie, a co się dzieje? Nie wiem, nie umiem. Człowiek służby nie umie nie pracować. Nigdy. To zawsze będzie tytan pracy. A będzie się musiał w tym rozwijać.
Po prostu. Wiecie, nam często ludzie mówią, u was w kościele, to cały czas mówi nakręcane jest do służby, to już mówię, a to czego mają być ludzie? A co oni mają robić w życiu? Jak oni po to zostali na tą ziemię posłani? Teraz się trzeba nauczyć tak żyć. Dlatego jestem zdrowy, dlatego jestem silny, abym służył. Tak? A nie dlatego, czym się cieszę, bo jestem zdrowy i silny. Rozumiecie? Ludzie, jakbyśmy mieli być zdrowi i silni, zadowoleni i mielibyśmy mieć to miało być naszym celem, tak? To byśmy zaprzeczali fundamentalnym prawdom, że śmierć jest zyskiem. No kurczę, po co tutaj żyć i w ogóle mieć cel taki w życiu, być zdrowym, silnym, zaopatrzonym, szczęśliwym? Jak w niebie jest 1000 razy lepiej. Rozumiesz, o co chodzi? To zwijać pięknie do nieba i koniec. No. Paweł w pewnym momencie mówi, kurczę, mówi, waham się i to mnie ciągnie, i to mnie ciągnie. Już bym się stąd zerwał, bo już ma pokokartkę tego wszystkiego. Rozumiesz, o co chodzi? Ale zostaje na tej ziemi, dlaczego? Dla was! Bo ja jestem sługa, Paweł Starsu. Mógłbym śmiało odejść do Pana dziś. Ale nie odchodzę tylko dlatego, że ja jestem sługa, Paweł Starsu. Zobaczcie, co za filozofia Pawłowa. To jest filozofia Pawłowa dopiero. My tu jesteśmy po to, by służyć, dlatego musimy być pracowici. I teraz na końcu przeczytam wam króciutko takich pierwszych wrogów Bożych sług, czyli demoniczne siły, które tak naprawdę stoją za różnego rodzaju zjawiskami. Po pierwsze, to jest potępienie. Sługa Boży najczęściej atakowany jest przez potępienie. Potępienie to twój wróg. Dlatego nie masz prawa funkcjonować w niskim poczuciu własnej wartości, bo cię diabeł zmiecie. Po prostu to prawda życia. Ludzie o niskim poczuciu własnej wartości, jeżeli będą rozwijali się jako słudzy, to ich diabeł zmiecie, bo będą potępieni. Ciągle będą, proszę ciebie, uważali, że są za słabi, za mali, za cięcy, za mało wiedzą, za głupio mówią, jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie umieją i bez przerwy tak będzie. Rozumiecie? Sługa Boży to musi stawać przed lustrem, tak? Patrzeć się w swoją buzię i mówić, jesteś wielki, silny, wspaniały, cudowny, mężny, dzielny i iść w życie. Druga rzecz to są frustracje. Demoniczne siły stojące za frustracjami. Coś nie wychodzi, coś pada, sługa Boży się wywala. Nie udało mi się. Frustracja to wróg. Kiedy przychodzi, musisz ją gnać. Następnie to jest kontrola, czyli czary i manipulacja. Sługa Boży to człowiek, który musi wychodzić zarówno sam z systemów kontrolujących i nie mówimy o systemach kontrolujących, które są poparte prawdą, bo to są zupełnie inne rzeczy, bo wszystko jest pod kontrolą. Tak naprawdę kontrola, w ogóle filozofia kontroli to jest normalna sprawa. Ja nie będę dzisiaj o tym mówił, bo to nie mamy na to czasu. Natomiast zła kontrola, czyli czary i manipulacja, tak? To jest ta zła kontrola. I ta kontrola musi być eliminowana z naszego życia. My nie mamy ludzi kontrolować w sposób taki, że ich układamy według naszych, w ogóle naszego widzimisię. Szczególnie też uczymy o tym w ogóle wstawienników. Miałem spotkanie ze wstawiennikami, ja uczyłem ludzi, mówię, zobaczcie, w jaki prosty sposób można wprowadzać czary i manipulacje. Pokazałem tam jedną osobę, mówię, zobaczcie, ta osoba nie chce mieć męża. Taką decyzję podjęła. Ma prawo nie chcieć? Ma. Dlaczego chcesz ją wyswatać w modlitwie?
czemu się modlicie o męża? Spytał się ktoś, czy chce mieć męża? Czy nie? Nie. Czemu się modlicie o męża? Przez to, że są zanoszone takie modlitwy? Tak? Zaczynają się kręcić wokół tej osoby dziwne typy. Bo modlitwa to moc. Dziwne typy się kręcą, dziwne typy piszą. Po co? Rozumiecie? Jak ktoś czegoś nie chce, to nie wolno mu wmawiać, że czegoś chce. Nie wolno mu układać życia. Na przykład, nie? Sługa Boży nie układa życia komuś. Sługa Boży przynosi rozwiązania i liczy się ze zdaniem tamtego człowieka. Czy tamten człowiek przyjmie to rozwiązanie, czy nie przyjmie tego rozwiązania. Cię dzwoni do mnie kobieta i pyta mnie o coś. Zadaje mi pytanie o pewnego usługującego, który już nie żyje wiele lat. Ja mówię, czy ona mówi, czy ty uważasz, że to był prorok, ostatni prorok? Ja mówię, nie, nie uważam, że to był ostatni prorok. No tak, ale źle zrozumiałem, czy to był prorok czasów ostatecznych. No ja tak uważam, że był jednym z wielu proroków czasów ostatecznych. Okej. Okay. No co o nim myślisz? Ja mówię, osobiście uważam go za męża Bożego, człowieka, przez którego Duch Święty do mnie mówił, w ogóle przez jego służbę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam też, że popełnił różne błędy. I mówię, nie ma w tym nic złego. W ogóle to go nie skreśla w moim życiu. Uważam go za bardzo mocnego Bożego człowieka, z którego ja czerpałem i dalej czerpię. Obiektywizm. Ale, skoro mnie pytasz o moje zdanie, uważam, że robiłem takie, takie, takie błędy. I ona zaczyna do mnie mówić przez telefon, rozumiecie? Prostując mnie, ja mówię, słuchaj, czego chcesz? Zadzwoniłaś do mnie i zapytać mnie o moje zdanie. Wyrażam ci zdanie. Ja nie chcę twojego zdania. Czy cię poprosiłem o zdanie? Czy słyszałeś o mnie przez telefon? Przez ten telefon. Że chciałbym się usłyszeć twoją opinię. Ona mówi nie. Ja mówię, bo ja nie chcę twojej opinii usłyszeć. Mówię, ona, ale, ja mówię, ale ja nie chcę. Mówię, ale rozumiesz, co to znaczy nie chcę? Nie chcę. Ty chcesz moją opinię, a ja twoje nie chcę. To nie jest demokracja. Mnie nie interesuje twój pogląd, bo ja mam pogląd. Mówię, rozumiesz? No tak, ale ja mówię, a to było parę minut przed twoją wizją, mówię, wiesz co, za 15 minut wychodzę. Mówię, nie gadam z tobą. W ogóle... Nie można mną czarować. Ja nie czaruję innymi i nikt nie będzie mną czarował. No nikt, no. Jestem odporny na czary. Sługa Boży musi być odporny na czary. Na wszelkie manipulacje, na dziwaczne sugestie. No. Rozumiecie? A tego jest wszędzie pełno. Sługa Boży nie może urabiać ludzi i nie może dać się urobić innym. Następny zespół demoniczny to perfekcjonizm. Sługa Boży musi być wolny od perfekcjonizmu. Znacie perfekcjonizm? Nie będę o nim mówił. Obsesyjne podejście do szeregu różnych rzeczy, jakich nie ma uporządkowanych w odpowiedni sposób, to następuje w życiu człowieka chaos, zamęt, zamieszanie. Perfekcjonizm. Rozumiesz? Następnie poleganie na człowieku. Sługa Boży nie może polegać na człowieku. To nie znaczy, że ma się nie powierzać i nie mieć przyjaciół. Ale sługa Boży to sługa Boży. A nie człowieczy. Musisz wiedzieć, kto cię zatrudnia. Musisz wiedzieć, kogo pracujesz. Musisz wiedzieć, kto ci płaci. To bardzo ważne. Nie jesteś od tego, żeby było dobrze, ale żeby ludzie byli wolni. Jesteś od tego, żeby ludzie byli wolni, a nie od tego, żeby komuś było dobrze. To nie tak się mierzy wszystko. Następnie to jest wygodnictwo. To jest wielki też taki zespół demoniczny, który
bardzo cichutko, łagodnie podchodzi do człowieka. Następnie wrogiem Bożego sługi jest sukces. Sukces to nie jest nasz cel, czyli my nie osiągamy czegoś. W ogóle rozumiecie, tu nie ma, że nie planujemy, nie osiągamy pewnych celów. To nie o to chodzi. Generalnie my, to co nam się przydarzy w życiu w wyniku naszej usługi, to nie może być stymulant dla nas. To może nas nakręcać, to może być dla nas pozytyw, tak? Ale na przykład ja nie buduję sukcesu pewnego. Ja nie buduję tego sukcesu. Że ja do niego dążę. Dążę do tego sukcesu. Nie dążę do tego sukcesu. On się może zdarzyć, ten sukces. W jakiejś dziedzinie, w takiej dziedzinie. On się najczęściej zdarza. Nie chodzi, że nie po to rzadko ci się zdarzy porażka. Tylko w ogóle jakby w sercu sługi nie istnieje taka przestrzeń. Największy sukces to właśnie sukces tego. No, ale ja powiem tak, serce sługi w ogóle nie myśli o tym. Ono nie ma tego w sobie, ono po prostu żyje. Wiesz, tak jak w prawdziwej miłości, jak kochasz drugiego człowieka, jesteś z nim blisko, to cię w ogóle nie interesuje, co tam kiedyś osiągniecie, czy coś, to w ogóle wiesz, co cię interesuje. Ta chwila. Ta chwila cię interesuje. To jest niezastąpiona chwila. To teraz się dzieje i to już dwa razy się nie zdarzy. Rozumiesz, o co chodzi? I już. I chcesz, żeby trwała wiecznie. Następnie niecierpliwość. Słudzy Boży, borykający się z niecierpliwością swojej osobowości, muszą się z tym uporać. Ja kiedy uczyłem na temat cierpliwości, kiedy mówiłem o tym, że jest to owoc Ducha Świętego, zawsze tłumaczę, jest to oczekiwanie z pasją. Cierpliwość, oczekiwanie z pasją, czyli tutaj osługa Boża to musi być człowiek, który tą cierpliwość będzie w sobie rozbudowywał. Dalej światowe metody. Wielki wróg Bożych sług, którzy uważają, że wszystko, która to mentalność przychodzi, mówi, że wszystkiego użyje, aby osiągnąć cel. To nie jest prawda. Czytałem o tym się u Tymoteusza, że wieniec się otrzymuje wtedy, kiedy się walczy prawidłowo, a nie, że każdej metody użyjemy. Nie. Nie używa się każdej metody. Bóg uczy cię metod. Cel nie uświęca środków. Nie. Nie każdą metodą. Następnie kompromisy. Wszelkie kompromisy z prawdą, z miłością, z wiarą. To są wrogowie. Następnie przewrażliwienie. Będąc cały czas w perworze walki, w perworze służenia, następuje wiele poranień. Jesteś raniony. Raniony. W ogóle sługa raniony jest. Ty musisz w ogóle zrozumieć, że sługa to jest, że będziesz, im będziesz służył, bo będziesz to będziesz raniony. Na przykład bardzo znaną rzeczą jest to, że kiedy wchodzisz w coraz większe przywództwo, stajesz się coraz większym przywódcą, że przywódcą dla większej ilości ludzi, to zaczynasz doświadczać czegoś, co się nazywa atakiem na ojca. Systematycznym atakiem na ojca. Czyli ludzie, których wychowujesz, ludzie, których kształtujesz, proszę ciebie, będą się przypieczać najczęściej do ciebie. Ty im będziesz robił dobrze, a oni będą przychodzili i będą mówili, to jest twoja wina. Oni nie będą mówili bezpośrednio, ale wielokrotnie pośrednio. Bo dzieci wylewają pomyje na rodziców. Rodzic jest najbliżej, jest najsilniejszy. Więc dziecko sobie pozwala na to, żeby wylać na niego pomyje. I sługa Boże, to musi być człowiek odporny na pomyje. A więc wszelkiego rodzaju przewrażliwienie musi być wyeliminowane. Bo i tak będziesz raniony, i tak będziesz raniony. Więc w ogóle nie rób z tego wielkiego hałasu. Ja wszystko i możemy samo. Zachwalanie też. To czy zachwalanie to też jest zależne, to jest zależne od tego w ogóle, na ile ty jesteś w ogóle samoświadomy. Bo jak ty jesteś samoświadomy, masz, i o tym mówiłem, to jest poczucie własnej wartości, bo wysokie poczucie własnej wartości daje ci natychmiastową odporność na wszelkie zachwalanie. Człowieka, który ma wartość, ja mam bardzo wysoką wartość i mnie można zalewać pochwałami. Mnie pochwała nie dotyczy, znaczy nie dotyka. W ogóle. Bo
cię Bóg pochwalił już w życiu, tak? Jesteś pochwalony przez Boga i ty czujesz się pochwalony. No to jak cię ktoś chwali, to ci nic się nie dzieje, no bo tak... No ktoś mówi, wie, podchodzi do mnie, ty, Artur, jesteś wspaniały. A ja w ogóle wiem, że jestem wspaniały. Wiesz, o co chodzi? To jakby... To jakby jego nie zbliży do mnie, wiesz, bo on mnie... Rozumiesz? Wiem, nie? Ale jakbym nie wiedział, to by mnie zaczęło stymulować, jakbym wtedy w ogóle miał z tym problem, co powiedziałeś. Nie? Wtedy tak. Jak ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to szeregi różnych pochwał, pochlebstw wręcz, będą mogły go wykolejać. Nie? Poza tym w tym momencie człowiek ten będzie szedł najczęściej za ludźmi, którzy go chwalą. To jak biedny, będziesz szedł za tymi, którzy dają pieniądze. A jak masz pieniądze, to nie będziesz szedł za tymi, którzy dają ci pieniądze, tylko będziesz po prostu szedł. Wiesz, o co chodzi? Złość. Następny wróg. Człowiek służby to człowiek, który musi tę rzecz sobie ułożyć. Złość to jest system w emocjach. Rozumiesz. Dalej, wszelkiego rodzaju no, wyniosłość, ale wyniosłość jest znowu też związana z tym, że jeśli niskie poczucie własnej wartości człowiek ma, to go może zmieść. Jestem wielki, jestem kimś. Wiesz co chodzi? Żaden wielki człowiek, tak? W ogóle nie ma najdrobniejszej potrzeby, żeby określać się jako wielki. W ogóle. Rozumiecie? Są ludzie na przykład, którzy, ja się zawsze to tak przytaczam, to nieraz będzie się z tego śmieję. Ktoś podpisuje, ktoś napisał artykuł, tam pastor Janusz. Mówię, czemu on pastor napisał? Dlaczego on chce, żeby to tak... Czemu mu na tym zależy? Rozumiecie? Bo magister, ktoś pisze, magister, wiesz, inżynier, wiesz, tak się podpisuje. Ale po co? Dlaczego? Dlaczego ci zależy? Czemu chcesz mieć tę magię konieczną przed tym magistrem? Co z tobą jest? Rozumiem. Właściciel IKEA jeździ autobusem. Metro. Nie jeździ samochodem. Dlaczego nie jest samochodem? Czy go nie stać na samochód? Tak go. Po prostu stwierdził, że mu to jest niepotrzebne. Może do firmy dojechać metrem. Rozumiecie? Taki prawnik jest łódzki, bardzo bogaty, bardzo dobry adwokat, który jeździ starym na nosem. Na przykład. To jest wystarczający, bo to jest, rozumiecie, bo to jest trochę. Ale zdrowy fany chce mieć taki, niech sobie tak jeździ, wiesz o co chodzi. No, wyniosłość wiesz, powoduje, że Boży sługa, on chce być uznany. Ale to jest związane z niskim poczuciem własnej wartości. I ostatnia rzecz, no, poniżanie się. Boży sługa, to jest znowu skrajność, który ciągle określa siebie, wiesz, ja jestem tylko narzędziem w ręku Pana. To nie ja Cię uzdrowiłem, to Jezus. Znana jest taka anegdota, że była taka śpiewaczka operowa, wierząca kobieta. I ona występowała w takim kościele jednym z jedną ze swoich hali. Śpiewała. I podszedł do niej jakiś tam człowiek po tym spotkaniu i mówi do niej, siostro, pięknie śpiewasz. I ona właśnie miała ten syndrom. Poniżania się. Ona mówi, bracie, to nie ja, to Pan. A on mówi, wiesz, mówi, jak znam Pana, to zrobiłby to lepiej. Ty naprawdę pięknie śpiewasz. No po co mądry facet, by w ogóle przyszedł do niej ze szczerym sercem powiedzieć jej coś, tak? Ta mu wywaliła jakąś głupotę. Gdzieś z dna w ogóle swojej, w ogóle, wiesz, podświadomości chorej. Jakieś, no to ją wypionował momentalnie, czy?
No to nie jako pan. Jaki pan? Taki artykuł napisałem, masz życie sam w sobie. Przestań w ogóle mieszać w to Boga. Przestań. Co robisz? Syn człowieczy ma życie sam w sobie. Bóg ci dał życie, a nie dozuje ci życia. No jak? Serce sługi to jest coś, co musisz sobie odkryć. Znaleźć. A jak znajdziesz, to rozbudowywać to. Do końca życia masz służyć. Nie masz nic innego do roboty. Amen.